Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto, a pewien człowiek imieniem Zacheusz, który był zwierzchnikiem celników i był bardzo bogaty, chciał koniecznie zobaczyć Jezusa, któż to jest, ale sam nie mógł z powodu tłumu, gdyż był niskiego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wspiął się na sykomorę, aby móc go ujrzeć, tamtędy bowiem miał przechodzić. Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego: Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu. Zszedł więc z pośpiechem i przyjął go rozradowany, a wszyscy widząc to szemrali. Do grzesznika poszedł w gościnę. Lecz Zacheusz stanął i rzekł do Pana: Panie, oto połowę mego majątku daję ubogim, a jeśli kogoś w czymś skrzywdziłem, zwracam poczwórnie. Na to Jezus rzekł do niego: Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, gdyż i on jest synem Abrahama, albowiem Syn Człowieczy przyszedł odszukać i zbawić to, co zginęło. Oto słowo Pańskie. Jak czytam tą dzisiejszą Ewangelię, to generalnie jakoś tak dziś bardzo mi się kojarzy temat lęku. Tak, lęku. Zaraz wam powiem dlaczego, bo jak się tak wniknie w to, co dzisiejsza Ewangelia mówi o koledze Zacheuszu, o tym głównym bohaterze dzisiejszej sceny ewangelicznej, no to właśnie wygląda na to, że to był człowiek pełen lęku, nie? Pełen strachu, który żył w strachu i wszystko, co robił, to wynikało z tego strachu, wszystko to było próba, że tak powiem, pozbycia się tego strachu. No bo tak, zobaczcie, z jednej strony to jest mowa o tym, że Zacheusz był zwierzchnikiem celników w Jerycho i że był bardzo bogaty. Co to znaczy zwierzchnik celników? To trochę tak, jakby dzisiaj był naczelnikiem urzędu skarbowego. Rozumiecie? Urząd skarbowy, wiecie, do czego służy. I właśnie naczelnik. Naczelnik urzędu skarbowego to jest wielka szycha, ma dosyć sporą władzę. Właściwie to nawet minister finansów nie za wiele może. Jak naczelnik Urzędu Skarbowego podejmuje decyzję. No i to mniej więcej była taka funkcja w tamtych czasach. Zwierzchnik celników, to trzeba tak sobie trochę kojarzyć, naczelnik Urzędu Skarbowego. Kariera, rozumiecie? Bogaty, nie? Bogaty. Czyli ma wszystko, co człowiek mógłby chcieć, nie? Ma stanowisko, zrobioną karierę, władzę ma, nie? Władzę. Właściwie taki zwierzchnik celników to miał władzę nad całym miastem. Bo wiecie, Rzymianie mieli taki system podatkowy, że ogłaszali, że na przykład chcą w ciągu roku od takiego Jerycha, dajmy na to powiedzmy w dzisiejszej nomenklaturze, że oni by chcieli tego roku od Jerycha 1 000 000 złotych podatku. I jak się zgłaszał ktoś, kto zapłacił im ten 1 000 000 złotych, to zyskiwał prawo ściągania podatków w Jerycho. I Rzymianie już się nie interesowali, ile on tam tego podatku ściągnął, im zapłacił ten 1 000 000, rozumiecie, o co chodzi, i se może robić w tym Jerycho, co chce. No i ci celnicy, no właśnie tą możliwość robienia, co im się chce, no to obficie wykorzystywali, obficie korzystali z tej możliwości. Właśnie dlatego byli tacy znienawidzeni w czasach Jezusa, a to jeszcze zwierzchnik celników. Zresztą on się sam później przyznaje przed Jezusem, że znaczna część jego majątku to pochodziła ze źródeł nieuczciwych. Tak? Mówi, jeśli kogoś w czymś skrzywdziłem, mówi, to zwracam poczwórnie. To skrzywdziłem, to po grecku to jest taki czasownik sykofaj, no tam nie będę całej historii opowiadał związanej z tym słowem, bo tam chodzi o przemyt i takie inne rzeczy. W każdym razie chodzi o to, że nie wahał się przed niczym, nie wahał się fałszywie oskarżać, nie wahał się popełniać oszustw, nie wahał się ludzi krzywdzić, byle tylko więcej co zarobić, nie? Zobaczcie, no więc taki właśnie człowiek, nie? Dlaczego?
Dlaczego on nie wahał się krzywdzić? Dlaczego we własnych oczach ciągle był niskiego wzrostu, czyli ciągle we własnych oczach był niedowartościowany? Właśnie dlaczego uważał, że żeby zwrócić na siebie uwagę, to ciągle musi coś udowadniać? Właśnie widzicie lęk, nie? Lęk. Metoda jest stara jak świat, bo schemat działa od czasu Adama i Ewy i polega na tym, żeby cię napełnić lękiem, że to, co masz, to jest za mało. To, co masz, to kim jesteś, to jest za mało. To ci na pewno nie da poczucia bezpieczeństwa, to wszystko jest za mało, musisz szukać więcej, nie? Musisz szukać ciągle więcej, bo to, co masz, to jest za mało. Zobaczcie, to jest ten schemat, który się pojawia w rozmowie Ewy z wężem, nie? Co próbuje wąż zrobić? Cały czas próbuje Ewę przekonać, że ten cały raj, który dostała od Boga, że to wszystko jest za mało. Dlaczego jest za mało? Bo Pan Bóg nie dał jej tego jednego owocu. Tego jednego owocu. I zwróćcie uwagę, to jest właśnie taka metoda, żebyś ty nie cieszył się, bo generalnie chodzi o to, żeby ci odebrać radość. Radość życia, radość wykonywania pracy, którą wykonujesz, radość relacji z ludźmi. Radość relacji z ludźmi, prawda, żeby ci w ogóle odebrać radość, żebyś ty żył w nieustannym lęku, że ci braknie, prawda, w nieustannym lęku, prawda, że masz za mało, w nieustannym lęku, że ci zniknie to, co masz, prawda, albo że cię pozbawią tego, co masz, prawda, żebyś ty widział w innych ludziach nie przyjaciół, nie braci i siostry, ale wrogów, bo ten drugi człowiek nie wiadomo, czy mnie nie pozbawi, nie sprzątnie mi sprzed nosa, prawda. Żebyś ty nie wierzył, że to, co masz, to jest dokładnie to, czego potrzebujesz, tylko właśnie, żebyś ciągle żył w poczuciu, że coś ci brakuje, nie? Żeby zabrać ci radość i napełnić cię lękiem, że ty ciągle masz za mało, że to ciągle nie jest to. Człowiek napełniony lękiem, to widzicie, tak jak ten Zacheusz, to takim człowiekiem bardzo łatwo jest sterować i co więcej, taki człowiek nie cofnie się przed niczym. Właśnie jeżeli... Nawiasem mówiąc, to zobaczcie, tu też działa taki schemat, żeby przekonać człowieka, że to, co może dać ci poczucie bezpieczeństwa, to odpowiednia ilość dóbr materialnych. Nie? Że jakbyś miał odpowiednią ilość dóbr materialnych, że te dobra materialne, które dał ci Bóg, ten cały raj, który ci dał, to jest za mało. Ty musisz ciągle do tego dokładać, jeszcze dokładać. Nie? I teraz jak my uwierzymy, że nasze poczucie bezpieczeństwa to jest w dobrach materialnych, we władzy, w stanowisku, w karierze, to patrzę, od razu rodzi się lęk, bo my podświadomie wiemy, że dobra materialne to potrafią o tak o zniknąć. Tak o. Żebyś nie wiem, ile miał na koncie, to zawsze bank może co? Splajtować. I nie ma, prawda? To się zdarzyło w Polsce już parę razy, nie? Tak. Jeden czy drugi bank splajtował, nagle z dnia na dzień, świetnie funkcjonujący, prosperujący. Później ludzie się tam gromadzili pod oddziałami banku, oddziały zamknięte, prawda. Zobaczcie, co było, co się działo. Ja tak gdzieś tam kątem oka zauważyłem, jak tam gdzieś gruchnęło, że bankom może braknąć pieniędzy, jakie kolejki były pod bankomatami, nie? Właśnie, nie? No bo a nuż właśnie bankowi braknie moich pieniędzy i co będzie, nie? Prawda? Więc żebyś nie wiem ile zgromadził, mało tego, im więcej zgromadzisz, tym bardziej się boisz, że to co, że stracisz, bo masz co do stracenia, nie? Prawda? I okazuje się, że kiedy myśmy dali się przekonać, że poczucie bezpieczeństwa to jest właśnie w dobrach materialnych albo we władzy, którą zdobyłem, albo w stanowisku, które sprawuje, to nigdy człowiekowi nie da spokoju, mało tego niepokoju będzie coraz więcej, bo na przykład jeżeli zdobyłem wysokie stanowisko, to coraz bardziej w innych widzę co? Konkurencję. A nuż ktoś ma chrapkę na mój stołek, rozumiecie, nie? Prawda? Okazuje się to bardzo pułapkowe, nie? Nie? Zobaczcie, jak to działa, nie? Że na przykład widzicie, taki kolega o nazwisku na P, Rosjanin pewien taki, o nazwisku na P, nie? Że on, rozumiecie, on jest, panuje w tak malutkim kraju, w
w tak niewielkim kraju i ma tak mało władzy, że biedny musi sięgać po sąsiednie kraje, rozumiecie, nie? Że Rosja jest tak maluteńkim krajem, że prawda, ten biedny Putin no nie ma wyjścia, musi sięgać po kolejne kraje. No rozumiecie? To jest właśnie to, ile byś nie miał, ile byś nie zgromadził władzy, stanowisk, dóbr materialnych, tak naprawdę niepokój tylko rośnie. Nie? Bo mam co do stracenia. Tak mogę wam taką anegdotkę opowiedzieć. Tu przyjeżdża taki czasem facet, mój znajomy, tam różne rzeczy dłubie. Niektórzy z was go znacie. I on ma też pod Opolem, zbudował taki domek, taką agroturystykę ma. No i jak szła fala uchodźców, taka duża z Ukrainy, no to tam się u niego zatrzymywali ci uchodźcy w drodze dalej, prawda, dalej na zachód. Tam się na parę dni zatrzymywali i później ruszali dalej. I opowiadał, że któregoś razu przyjechała taka rodzina, przywieźli ze sobą, 50 psów. Rozumiecie, facet wchodzi do domu, 50 psów. Te psy wszędzie, nie? Nie wiedział, co się dzieje. Nie? Bo to okazało się, że na Ukrainie mieli hodowlę psów rasowych, że jeden taki psiak to potrafi kosztować nawet $1000, no to rozumiecie, 50 psów, 50 tysięcy i to dolarów. Kawał grosza, nie? I rozumiecie, uciekają z kraju pogrążonego w wojnie, ratują życie i co jeszcze ratują? No to, co mają najcenniejszego, próbują ocalić, nie? Próbują ocalić, no pobyli parę dni, pojechali. Mówi, zostały po nich takie stosy chusteczek, bo nawet przywieźli ze sobą specjalne chusteczki do wycierania tym psom tyłków, bo to rasowe psy, rozumiecie? Przepraszam, że o takich rzeczach opowiadam, ale to ciekawe. W każdym razie, no zrozumiecie, o co chodzi, że przyjrzyjcie się, nie? Zobaczcie, czy ja mówię nieprawdę, czy ja mówię nieprawdę. No, im więcej zgromadzisz, tym bardziej masz co? Niepokój. Bo ktoś mi zabierze, nie? Bo ktoś mi zabierze, stracę, nie wiadomo co, że to wcale spokoju nie daje. Mało tego. Zobaczcie, Jezus przynosi Zacheuszowi zbawienie, przynosi zbawienie. I teraz uwaga, jak się przeczyta tą Ewangelię dzisiejszą złośliwie, to trzeba by powiedzieć, że Zacheusz na tym zbawieniu to stracił. Bo w wyniku tego zbawienia to co się stało? Zacheusz połowę swojego majątku rozdał ubogim, a jak kogoś skrzywdził, to Zacheusz temu skrzywdzonemu oddał co? Poczwórnie. Więc kupę materialnie Zacheusz na tym stracił, zbawieniu. I teraz uwaga, Jezus jak przychodzi zbawiać, to wcale nie przynosi, prawda, zabezpieczenia materialnego. Zobaczcie, nie, że wydawać by się mogło, tak po naszemu, że na przykład zbawienie to by polegało na tym, że Jezus mi przyniesie taki zapas cukru, że wszystkim braknie, tylko nie mi, na przykład. Tak a propos cukier, to jest dobry przykład, jak to działa, bo wystarczy puścić plotkę, że braknie cukru, zabraknie ci cukru. I człowiek już z rozwianym włosem leci, ten cukier kupuje, dzięki temu wyczyszczone zostały magazyny ze starych, prawda, zapasów. I cukier kosztuje w efekcie tyle, ile kosztuje. Ja nawet wczoraj wyjątkowo byłem w sklepie i widziałem, że teraz obecnie cukier sobie spokojnie, nieniepokojony leży, spoczywa na półkach sklepowych, ile chcesz. Nie? Ale ja tak trochę mówię żartobliwie, ale chodzi o to, że na takich wydarzeniach zobaczyć, jak to działa. Wystarczy napełnić człowieka czym? Lękiem. I człowiek zrobi wszystko, co chcesz. I teraz zobaczy, zbawienie, które przynosi Jezus, bo Bóg jest realistą. Bóg jest realistą w przeciwieństwie do nas. Że Bóg zdaje sobie sprawę z tego, że to wszystko, co materialne, to prędzej czy później co? Przemija. I że nasze poczucie bezpieczeństwa nigdy nie wyniknie, żeby nie wiem, ile materialnie Bóg nam dał, to my się nigdy tym nie nasycimy, zawsze będzie, i to jeszcze ten lęk nasz będzie większy, że co będzie, jak stracę, nie? Rozumiecie? Więc zbawienie, które przynosi Jezus, polega zupełnie na czymś innym. Właśnie to jest realne, prawdziwe zbawienie,
które polega właśnie na wyzwoleniu z tych wszystkich lęków, z tych wszystkich podejrzeń, z tych lęków, że mi braknie, że mi zabiorą, że ktoś mnie uprzedzi, że jak ja nie złapię, to ktoś inny złapie, prawda? Z tych lęków, że wyjdzie, wszyscy się dowiedzą, że ja jestem niskiego wzrostu, tak, że we własnych oczach ciągle jestem nikim. Właśnie Jezus przynosi wyzwolenie z tych wszystkich lęków. W jaki sposób On wyzwala? Patrzcie, Jezus przychodzi do Jerycha, nie? Przychodzi do Jerycha i co robi w tym Jerychu? Cierpliwie krąży po tym Jerychu, krąży i się okazuje, że on krąży po tym Jerychu, bo szuka jednej konkretnej osoby. Kogo? Zacheusza. Tego, który mimo wszystkiego, co zgromadził, ciągle miał o sobie bardzo niskie co mniemanie. Bardzo niskie mniemanie. I teraz Jezus przychodzi pokazać Zacheuszowi, ty jesteś w centrum mojej uwagi. Ty jesteś w centrum mojej uwagi. To ja stworzyłem to wszystko, co tak pieczołowicie gromadzisz za wszelką cenę. Ja stworzyłem to wszystko. I ja Stwórca jestem dla ciebie. Ja Stwórca jestem dla ciebie. Ja chcę być twój. Ja właśnie do ciebie przychodzę. To właśnie ty jesteś w centrum mojej uwagi i wyobraź sobie, że jak stwarzałem to wszystko, to myślałem o tobie. Właśnie z tym przychodzi Jezus tutaj w tym kościele na każdej mszy świętej. Przychodzi nam pokazać, że my jesteśmy w centrum Jego uwagi, że On jest w stanie rzucić wszystko i teraz być tu teraz z nami, z nami. Myśmy tutaj przyszli, zgromadzili się i w oczach Jezusa jesteśmy tego warci, żeby do nas przyjść. I pokazać nam, że On nie tylko chce się z nami spotykać, ale On chce być mój. Stwórca wszystkiego, w czym ja tak widzę pieczołowicie zabezpieczenie, On chce być mój. Ja jestem w centrum Jego uwagi. Dla Niego jestem wart szukania, odnajdywania. Jak ja się pogubię, zobaczcie, to jest orędzie, które przynosi Jezus, że nawet jeśli ja się w życiu pogubię, popełnię nie wiadomo jakie błędy, dam się zagnać nie wiem w jakie, prawda, kanały, to dla Boga jestem wart pieczołowitego odnajdywania, szukania, prawda, krążenia, przychodzenia, bo Bóg nie chce mnie stracić. My myślimy, że jak coś przeskrobiemy, to spotka nas co? To spotka nas kara. A Jezus pokazał zupełnie coś odwrotnego, że jak my coś przeskrobiemy, to Bóg idzie nas szukać, odnajdywać, bo w Jego oczach każdy z nas jest Jego skarbem. W Jego oczach każdy z nas jest skarbem, który warto szukać. Jak zginie ci coś cennego, to kasujesz to, czy szukasz tego? Jakby panu fotografowi zginął aparat, to by skasował ten aparat, czy by cierpliwie szukał. Ciekawe, co by pan fotograf zrobił, jak już znalazł ten aparat. Wziął go i ukarał, rozbił o posadzkę w kościele, tak? No nie, no szukasz aparatu, znajdujesz go i wreszcie się cieszysz, że znalazłem, wreszcie mam mój aparat. A my w jakimś szaleństwie myślimy, że Bóg rozumuje dokładnie odwrotnie, że jak ja się Bogu pogubię, to Bóg jak mnie odnajdzie, to weźmie za szmaty i rozwali o ziemię. Nie wiem. Jezus przychodzi nas przekonać, że my jesteśmy warci odnajdywania, szukania i przekonywania, że jesteśmy Jego skarbem, że On nas szuka nie po to, żeby nas bić, kasować, karać, tylko żeby nas przekonać, że jesteśmy w Jego oczach skarbem wartym odnajdywania, że On zawsze chce nas przyjąć i chce się o nas zatroszczyć. I tu jest moje poczucie bezpieczeństwa. Moje poczucie bezpieczeństwa jest w miłości Boga objawionej w Jezusie, miłości, która nigdy nie umiera, nigdy nie ginie, której nie da się zniechęcić. My za chwilę będziemy mówić o tym, wierzę w Boga, powtarzamy, że Jezus został ukrzyżowany, umarł, został złożony do grobu i wstąpił do piekieł, do otchłani. Że On pójdzie za mną nawet do otchłani, bo dla Niego jestem tego wart. I tu jest moje poczucie bezpieczeństwa. I tak to wyzwoliło Zacheusza. To sprawiło, że nagle on odkrył, że on nie potrzebuje gromadzić nie wiadomo ile.
że mu wystarczy, że po pierwsze ma miłość Boga, Stwórcy tego wszystkiego. Tylko, że oczywiście diabeł będzie ci wmawiał, że to za mało, że masz miłość Boga, prawda? No co z tej miłości? No właśnie to z tej miłości, to wszystko, co widzisz, to jest z tej miłości. To wszystko, co Bóg robi. Teraz chodzi o to, żeby w przekonaniu o miłości Boga zbudować sobie przekonanie, że to, co dzisiaj mam, to, czym dzisiaj dysponuję, to, kim dzisiaj jestem, że to jest dokładnie to, czego ja dzisiaj potrzebuję. Że miłość Boga daje mi dzisiaj dokładnie to, czego ja dzisiaj potrzebuję. Oczywiście to nie wyklucza dążenia do czegoś, odkrywania, budowania, tworzenia, ale Bogu chodzi o to, żebyśmy my to wszystko robili w radości, w wolności, a nie w ciągłym lęku i ciągłym spięciu. Właśnie. Więc tu trzeba odkryć poczucie bezpieczeństwa w tym upartym spotykaniu Boga tutaj w tej świątyni. Boga, który do tego stopnia chce nas przekonać, ciebie przekonać, że jest twoim Bogiem, że w Komunii Świętej daje się tobie, ten Bóg się tobie daje dosłownie. W Chrzcie Świętym da się Jankowi. Właśnie to jest dobra okazja, że dzisiaj jest chrzest, bo to pokazuje, o co Bogu chodzi, że Bogu wcale nie chodzi o to, że być zamkniętym tutaj w murach, choćby najpiękniejszym, tylko że ostatecznie jego umiłowaną świątynią to jesteś ty, jak Janek za chwilę, w momencie chrztu Bóg zamieszka w nim, zapanuje w nim obecność Boga, bo Bóg chce być Bogiem Janka, dosłownie Bogiem Janka, chce należeć do Janka, chce należeć do Janka. No, my dorośli to powinniśmy już to rozumieć. Janek, nie wiem, czy to tak od razu zrozumiesz. Sztuka polega na tym, żeby pomóc mu to zrozumieć, jak będzie rósł, nie? Pomóc mu zrozumieć, co jest jego największym skarbem. Bóg, który chce należeć do niego. Bóg Stwórca wszystkiego, który chce należeć do niego. To jest nasz największy skarb. To jest coś, co odkrył Święty Paweł. Święty Paweł też w życiu ganiał za karierą, za wszystkim, aż odkrył, że jego największym skarbem jest to, że Bóg go kocha i że w tej miłości Bóg chce być jego Bogiem. Jego Bogiem. Mówi, noszę w sobie skarb. Ten skarb to obecność Boga. Moim największym skarbem jest właśnie to, że Bóg do tego stopnia mnie kocha. Natomiast widzicie, no, diabeł oczywiście, że próbował ci zawsze powiedzieć, że to wszystko jest za mało. Na przykład to za mało, że twój mąż cię kocha, bo twoja sąsiadka cię nie lubi. I w tym momencie już nie masz radości z miłości męża, tylko bo ta sąsiadka o mnie źle gada. No ale twój mąż cię kocha. A diabeł mówi, to za mało, że mąż cię kocha. Że musisz zmusić sąsiadkę, żeby mówiła o tobie dobrze. Rozumiecie, nie? Ja już nie mam radości, tylko się nakręcam, że sąsiadka źle na mnie powiedziała, czy źle na mnie popatrzyła. A mam całą miłość męża, czy odwrotnie. Mam całą miłość mojej żony, prawda? Ale to za mało, że mam całą miłość mojej żony, bo szef pracy źle na mnie popatrzył. Żona czeka na mnie w domu z obiadem, takim, co lubię, nie? Jeszcze do tego obiadu kupiła zimne coś tam, orężadę, prawda? I czeka na mnie, nie? Nie, to za mało, bo szef pracy krzywo na mnie popatrzył. Rozumiecie tą metodę? I tu Jezus przychodzi, żeby nam pomóc odkryć i docenić to, co mamy, ucieszyć się tym, co masz, tym, kim jesteś, a nie wiecznie żyć w ciśnięciu, że to wszystko to za mało, że ja muszę więcej. Wszystko przeminie, miłość zostanie. To jest coś, w co uwierzył święty Jan, apostoł jako pierwszy, kiedy wszedł jako pierwszy do grobu Jezusa. Pierwszy człowiek, który wkroczył do grobu Jezusa, to był właśnie święty Jan Apostoł i święty Jan Apostoł zanotował, że jak wszedł do tego pustego grobu Jezusa, to ujrzał i uwierzył. Myślę, co ujrzał i co uwierzył? Że wszystko przeminie i zostanie tylko miłość albo brak miłości. A brak miłości to jest największy brak, to jest ostateczny brak. Zobacz, żebyś nie wiem, co w życiu miał, nie wiem, co w życiu osiągnął. Jak nie masz poczucia, że jesteś kochany i nie masz kogo kochać, to wszystko staje się pomału jakie? Puste i bez sensu. Wszystko przeminie. Zostanie tylko miłość albo brak miłości. Amen.